Siema wszystkim, z tej strony Wielki, znany również jako Hermiona Granger. Dzisiaj witam was w Forzie Horizon 4. Dlaczego tak dziwnie, że ktoś zapyta? No składa się tak, że jestem w wyjątkowo dobrym humorze jak dzisiaj i po tym co się stało. Gdyby nie liczyć tego, że straciłem praktycznie tak naprawdę cały system, ale udało tam mi się pliki zachować i takie rzeczy, no to podejrzewam, że nawet tego odcinka by teraz nie było. Nagrywam go w czwartek. W ogóle dziwne, nie? Patrzcie, jak jest płynnie. 60 FPS-ów teraz. Dziwne, nie? No, reinstalka poszła i to taka konkretna reinstalka całego systemu. No i słuchajcie, proszę ja was. No, z farmingiem się tam sytuacja za bardzo nie poprawiła. Ale muszę aż przyznać, że tak powiem, bo jestem sam bardzo zaskoczony. Słuchajcie, w GTA na praktycznie najwyższych ustawieniach mam praktycznie cały czas stałe 60 FPS-ów. Znaczy, no praktycznie, no tam w mieście spada, ale i tak będę te obniżenia musiał, znaczy będę musiał ustawienia obniżyć. No proszę was, gra obecnie na czterech tych rdzeniach i wątkach, na wszystkim idzie. OBS sobie tam świetnie w sumie daje rady, jak widzę. Nie ma lagów. O, teraz jest enkodowanie przeciążone, ale to powinno zaraz zniknąć. Poszukamy sobie dzisiaj samochodu, który jest, że tak powiem, tylko do znalezienia w wiosnę, znaczy w lato, przepraszam. Powiem tak, jakby się udało, to ja Forze w tym momencie mogę nagrywać, mogę nawet live'a robić, naprawdę. Bo płynnie idzie, serio. Idzie naprawdę, ludzie, słuchajcie, płynnie. I tak pewnie nikt tego nie będzie oglądał, ani nikogo to nie będzie interesowało. Ale szczerze, tak trochę mam taką chęć, naprawdę, mam chęć nagrać Forzę i stwierdziłem, że ją nagram póki mogę. Nie, na pewno nie będę nagrywał, nie wiem, 10 odcinków na raz, ale... Ale wiecie, no... po troszku, mam nadzieję... Oj... Nie będę nic kombinował za bardzo z OBS-em, mam nadzieję, że wszystko będzie chodziło. No, miałem na szczęście zapisane sceny, na przykład takie jak miałem pod streamy czy coś, bo inaczej to mi się chyba zabił, ustawiając to. Na szczęście miałem coś zrobione. I to są właśnie ustawienia przed tym, jak się OBS zaczął walić, także tyle dobrze, nie? Dobra, znalazłem ten garaż, przeleciłem chyba obok niego z 10 razy albo i więcej. chyba nie będzie tutaj normalnej drogi, więc muszę zrobić tak. I teraz taka krótka opowieść, co się działo z systemem. Systemem, tak nie wiem, po... O, okej, okay, już odkryło. Tam w godzinach popołudniowych... Co to teraz będzie? Masz sam, w sumie jestem ciekaw. O, pil. Pil. I 50. Wait, it can't be. That's a PLP 50. I've wanted one of these ever since I was small enough to fit in one of these. Come on, help me lift it. I'll wheel it down to the garage and call you soon. Nie wiem dlaczego ten pan chciał, żebym pomógł mu go wynieść, ale dobra. Wracając do tematu. Stało się coś takiego, że mniej więcej, nie wiem, godzina 15, 16, siedzę sobie fajnie na komputerku, coś tam robię, co nie? Tak jak w sumie zwykle. No i tam sobie przeglądam YouTube'a i stwierdziłem, że będę, że no nie, że będę, że wejdę sobie popatrzeć, jakie mam materiały, czy na pewno mam dobrze zmontowany odcinek ZTS-a, co nie? Na moje szczęście wysłałem sobie wcześniej film ZTS-a w środę, bo nie wiem, czego w ogóle potem wysłał. Komputer zaczął maksymalnie mulić, chyba jak to było tylko możliwe, z tego, co kurde mi się wydaje. No i tak, wiecie, pierwsze, wszystko jeszcze ok. I nagle zaczęły mi znikać aplikacje. No to myślę, no spoko, bo dobra, może jakiś problem czy coś, nie? Zaczęły znikać aplikacje, znikła aplikacja o nazwie Filmy i TV, TV. Tam, bo w Windowsie jest taka aplikacja, 10, ten kto nie wie. Bo nie, może ktoś nawet nie miał styczności z 10, także mówię. No i znikła aplikacja i filmy chciały mi się odtwarzać w Winnapie, bo po prostu jego miałem i tak mi się ustawiło domyślnie. No i wszystko byłoby spoko do momentu, kiedy słabe jakieś połączenia. No może być słabe jakieś połączenia, może być. Wszystko byłoby ok właśnie do tego momentu. No i kompa zaczęło lagować, wszystko się zaczęło srać. No i stwierdziłem, że nie ma co ryzykować. Zapomniane wozy, tu się odbiera i po prostu
Po prostu biorę, nie? No i po prostu szybko wziąłem pendrive'a, zapisałem sobie dane, które miałem. No i tyle. Dobra, tutaj mamy w takim razie odkryte auta i teraz może bym się przejechał w końcu na jakiś wyścig albo coś może, nie wiem, fajnego czy tam coś. Tutaj jest jakiś wyścig, jedziemy. Ogień na tłoki. Nagroda 20 tysięcy kredytów, fajne. Dobra, fajna muzyczka, gramy, rozpoczynamy wyścig. Ciekawy jestem, czy w ogóle mi się uda ich wyprzedzić. Pyk, z jedyneczki, dwójka. No w sumie to nie jest najgorzej, ale też nie jest najlepiej. Ja bym chciał w sumie, wiecie, ich tam wyprzedzić jakoś bardziej, że tak powiem, agresywnie czy coś, no to bym to na pewno zrobił, ale na razie... O, właśnie dlatego też trzeba uważać. Nawet nie wiem, czy ten Nissan ma wzięte na najszersze opony z tyłu, jakie są. Albo z przodu na przykład. Bo w nim to jest niebezpiecznie. Jak będę brał jednego na okrążenie, będzie fajne. Albo chociaż dwóch. Albo trzech. Dobra. Kierowanie jedną ręką, nie za mądre w tej sytuacji. O, już musiałem puścić gaz, bo już bym nie dał rady. Albo byłoby bardzo ciężko jedną ręką to zrobić. Siema. No i... Oni to się o mnie coś obijają, ja nie wiem jak te boty jeżdżą. Miałem pełny hamulec prawie. Ciśnięty. No także widzicie, nie trzeba mieć jakiegoś bardzo mocnego samochodu. Oj, hej. Bo ja wcale nie mam takiego jakiegoś ekstra mocnego. Wystarczy po prostu umieć jeździć. Ja bym miał automat, pewnie bym już szybciej ich wziął, ale... Dobra, dobre, że tak powiem, kierowanie i dobra nauka w swoim własnym zakresie to postawa. I nauka na błędach. Ja pierwszy tym samochodem musiałem mieć na kontroli trakcji, bym nie dał rady. W sumie każdy pierwszy idzie na kontroli trakcji. A w chwili obecnej to bez trakcji daje rady na spokojnie. No, czasem się wydupia, ale to zależy akurat od hamulców i nawierzchni. Bo nie wszędzie mam... Nie wszędzie te hamulce jednak są takie mocne, jakie powinny być. Co z tego, że zresztą w tym samochodzie fajnie hamują? Bo wiecie, bo koła idą na ślizg. Skoro po prostu ten samochód się wtedy ślizga, nie? ABS mam co prawda zapięty, no bo jednak się może... O, właśnie. To jest minus tego samochodu. Nie wiem dlaczego akurat w tym się tak dzieje. W tym i w BMW 30 tak mam. Że nieraz mi potrafi... O, kozacko dupę wypuść na przykład. Patrzcie, dochodzi mnie. Ja robię tak, o. I widzicie, już jestem w pierwsze miejsce. A nie, mam najlepszy samochód z tego, co widzę tutaj. Okej, kontynuuj. Unc, dzikie tańce. Fajnie, 17 kafli. Była Biba. Elo mordy. Jestem Marek. Znaczy siema mordy, jestem Marek. To co, ja bym sobie jeszcze jeden wyścig dzisiaj zrobił na odcinku. O, tutaj jest jakiś wyścig nowy. To pojadę. Na wstecznym jedziemy. Akcja niczym normalnie z szybkich i wściekłych, naprawdę. Nie wiem w ogóle jak mnie słychać, bo pewnie nieraz słychać kierownicę, a nieraz nie słychać nic. Także tego się boję, że mnie prawie w ogóle nie słychać będzie. Także jeśli mnie słychać bardzo słabo albo o, w ogóle, no to sorry. Taki mamy klimat. Dobrze jest. Że tak powiem, będzie dobrze. Tam coś. Ogniujemy ostro. No i pyk. Nie wiem, czy to będzie asfaltowo, czy na jakiej zasadzie to będzie. A tu jedzie w opcji, którego nie ma. O, patrzcie co w opcji robi, widzicie? To jest dowód na to, że w opcji nie umie jeździć. Nawet boty to wiedzą. Daj mu! Ja mu... Patrzcie, bije się ze mną. Już go nie ma. Kurde, jedną ręką, power slidy, drifty, dup! Pominąłem? Tak, pominąłem punkt kontrolny.
serio? Ale to jest trochę downowate, jakby nie było. Patrzcie, jestem ostatni. Zobaczymy, czy coś damy radę zrobić. I startujemy. Jak i pierwszy, no jelo. Dobrze jest. Jest kozak. Minuta 19. 24 kafle zarobione. Dziękuję. Jest dobrze. No i ekstra. Dobrze, także ja wam dziękuję za oglądanie. Tym, którzy wytrwali do końca, byłem ja. Tak więc bardzo dziękuję tym, którzy byli. No i mam nadzieję, że usłyszymy się w następnych produkcjach w najbliższym czasie. Także do widzenia.